Witamy Państwa serdecznie tego pięknego wieczoru w tych pięknych wnętrzach restauracji pod Wawrzynem na wspaniałym balu charytatywnym, jeszcze ciągle walentynkowym, chociaż może data już nie ta, ale jeszcze zima na dworze, troszkę pruszy, nastroje karnawałowe, kotyliony pozakładane. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo wybrali sobie kotyliony, bo one będą nam w pewnym momencie potrzebne, także jest to ważny element. Natomiast sam bal, dzisiejsze nasze tutaj spotkanie, oprócz wspaniałego czasu, jaki mam nadzieję Państwa dzisiaj tutaj czeka, oprócz wspaniałej zabawy i różnych atrakcji, jakie mamy przygotowane dla Państwa, nadrzędnym celem tego balu jest pomoc szpitalowi tutaj w Zabrzu. Wiemy, samodzielny publiczny szpital kliniczny numer 1 imieniem profesora Stanisława Szyszko Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Bardzo się cieszymy, że Państwo jesteście z nami, że wielkim sercem chcecie również wspierać tę akcję, którą my rozpoczynamy właśnie tym balem. Tutaj również grupa zapaleńców i szaleńców, łącznie z organizatorami, pomysłodawcami i artystami, którzy dzisiaj tu wystąpią, o których jeszcze powiemy. Przy okazji, otwierając ten wspaniały, bardzo dobrze zapowiadający się bal, chciałam poprosić, zaprosić tu do mikrofonu pomysłodawczynię tej akcji, panią Karolinę Rybicką. Prosimy bardzo o parę słów. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Mam nadzieję, że Państwo wybaczą mi to. Jeśli pominę któregoś z Państwa, jeśli chodzi o darczyńców, to proszę się nie obrazić. Ale przede wszystkim bardzo chciałam dzisiaj podziękować tym z Państwa, którzy już na początku wsparli naszą akcję i dzięki której uda nam się wyremontować pierwszy gabinet zabiegowy już na oddziale gastroenterologii i hepatologii dzieci. Ta akcja dzisiejsza ma zapoczątkować cykl takich spotkań i mam nadzieję utworzyć taki program wsparcia dla tego oddziału i mam nadzieję, że również kolejnych, bo to nie jest jedyny oddział w szpitalu dziecięcy, jest ich kilka i wszystkie wymagają modernizacji, wszystkie mają potrzeby różnorakie i mam nadzieję, że Państwo wspomogą. Dziś chciałam przede wszystkim podziękować tym z Państwa, którzy już wsparli albo zadeklarowali wsparcie. Jest to kilka firm, których właściciele i zarządzający goszczą dzisiaj. Chciałam podziękować Państwu Zimmermann, konsorcjum meblowemu, które zadeklarowało wyposażenie gabinetu zabiegowego. Także brawa dla Państwa Zimmermann. Chciałam podziękować Pani Anecie Gil, szefowej działu marketingu IKEA Katowice, która wesprze rzeczowo oddział dziecięcy i przekaże nam zestawy pościeli, tak żeby tutaj wszystkie dzieci miały piękną, kolorową pościel, żeby nie było smutno im, kiedy leżą na oddziale, bo rzeczywiście to nie są najlepsze momenty w ich życiu. Także dziękuję Pani Anecie Gil. Chciałam też podziękować za zarządowi firmy Zarys. To jest centrala zaopatrzenia medycznego, która również wesprze finansowo remont tego gabinetu. Gazownia Zabrze PGNiG, która również przekaże środki finansowe na remont tego oddziału. Zadeklarowała również nam wsparcie Komitet Toksochemiczny, który prawdopodobnie wyremontuje jedną z sal i myślę, że tutaj jeśli nie będzie to jedna, to być może nawet kilka, także mam nadzieję, że to nie będzie pierwsza sala, tylko kolejne również. Firma meblowa Magda przekaże nam mebelki do oddziału. No Państwo również, biorąc udział w tym balu, swoją cegiełkę dokładacie do tej akcji. Mam nadzieję, że przekażą Państwo swoim znajomym, współpracownikom, kontrahentom, klientom informacje o takiej akcji. I w przyszłości również te firmy zechcą wesprzeć nas finansowo. Podziękowania przede wszystkim dla firmy, która mam wrażenie, że współorganizuje z nami tę akcję. To jest firma POCH, firma, dzięki której gościmy w tym lokalu. Właściciele restauracji pod Wawrzynem wspierają nas i finansowo, i mentalnie, i wielkim sercem. Także tutaj i duchem, i rzeczywiście bardzo duży wkład i ogromne podziękowania dla nich właśnie. Dla personelu. Dla pani Oli menadżer, która zorganizowała dla nas tą uroczystość, także również brawa dla nich.